Do 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 do. Ba da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dum da dum 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 dum. Do do. Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na vlog i oczywiście vlogmas. I dzisiaj będą takie trzy krótkie tematy. Nie będę Was zanudzać, ale chciałabym Wam pokazać coś ciekawego. Pokażę Wam DIY, jak zrobić przepięknego skrzata ze skarpety i starych materiałów. Pokażę Wam nasze studio muzyczne, które bardziej nawet Wiktora niż moje, ale wspólnie w nim działamy. Co tam robimy? Pokażę Wam, bo robimy nowe dżingle, które usłyszycie dzisiaj w dzisiejszym vlogmasie. Powiem Wam też o nowym wyzwaniu i zapowiem nowości na nowy rok, czyli już trzeci rok działalności mody ekokreatywnej. Tymczasem zapraszam Was do subskrybowania. Bardzo Was proszę, polubcie filmik, jeśli oczywiście Wam się podoba, oraz zasubskrybujcie, wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, bo będzie dużo nowości, dużo filmów o tematyce eko, o modzie, o dobrym stylu, no i o różnych takich ekologicznych moich działaniach, także o muzyce. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, no i zacznę od tych dżingli, bo wiecie co, już się nie mogłam doczekać. Trochę się to opóźniło, bo miałam to od pierwszego vlogmasu wprowadzić. Chciałam takie muzyczne kawałki, no i umówiliśmy się z Wiktorem, że on zrobi mi muzyczkę. Oczywiście jakieś tam będą motywy świąteczne, no ale chciałam takie troszeczkę nowej energii wprowadzić i no i teraz pokażę Wam, jak to wygląda, jak się robi taką muzykę. Wiecie, żeby nie płacić też za użycie czyjejś muzyki, a te darmowe kawałki są bardzo już osłuchane wszędzie na internecie, w związku z tym lepiej mieć swoje, no skoro mam taką możliwość, no to rewelacja. Pewnie słyszeliście na początku filmiku, zawsze leci moje nagranie, które sama zresztą zrobiłam, ale to jest żaden problem, natomiast już taka produkcja muzyczna to trochę bardziej skomplikowana rzecz. No i zobaczcie teraz relację i zobaczcie, co Wiktor tam robi, jak to wygląda, jak się produkuje taką muzyczkę. No i kochani, wchodzimy teraz do studia. O, hello. Cześć. Tak to wygląda, zobaczcie. Zapraszam. Jest kilka gitar. Klawisze, różne retro i współczesne. Tutaj różne kable, przyrządowanie i... No i to jest właściwy sprzęt. A, to nie ma co tam w szczegóły wchodzić, tam w te kable. Tak to wygląda, jest stojące stanowisko pracy. Pracujemy tutaj cały czas nad materiałem. Także stąd wydobywają się wszystkie hałasy Tu się dzieje, tu się odbywa piękno, moi drodzy. Tu się tworzy, tu się pisze, tu się składa, tu się miksuje i tu się nagrywa. Tutaj widzicie, nawet jest perkusja. O, i tutaj jest jeszcze takie miejsce, widzicie, taka wnęka, gdzie goście, którzy nagrywają albo którzy są tutaj klientami, sobie mogą siedzieć i czekać. Albo właśnie ustalane są jakieś szczegóły tych nagrań, tych piosenek. Taki przytulny kącik, stoliczek i tam jakieś płytki, nagrody, dyplomiki. Kurde, ale ostro. Tu się dzieje magia, widzicie? Nie wiem, czy ten wibrafon nie jest za ostry do Twojego głosu, że tak powiem. Nie. Twój głos też jest ostry. A może nie jest ostry, ale... O, mam tutaj takiego. Nie, miękki ten wibrafon. Właśnie muszę go zmiękczyć, ale... Czy nie, to jest tylko jakieś tam ustawienie. Widzicie, tak to wygląda właśnie, tak czasem cały dzień plumka. Ale fajnie. To, że plumka, to akurat... O, ale tutaj chyba lepiej będzie, żeby tu ustawić. Jeden ekran, patrzcie, jeden ekran, drugi ekran, jeszcze trzeci ekran do obsługi na tablecie plus klawiatura. Słuchajcie, zawsze dodatkowa para oczu się przydaje i najlepiej, jakbyśmy mieli dodatkową parę uszu, bo... Czasem. Para uszu by się przydała, rzeczywiście. Czasem już zmęczenie jest jednej. A nie sądzisz, że postawię jakoś? Nie, tylko może to nie za głośno. To być świąteczne. To w tle cicho, jak będzie. Czekaj, a z pianinem? Słuchaj, bo to nie są żarty. No teraz to pianino jest troszeczkę głośno, ale... Ale może nie.
stonowane, to będzie dobrze. Mnie się ten dzwonek, najbardziej podoba. A pianino byś ściszyła? Pianino też jest ładne, ale ściszyłabym pewnie. O, tak ciszej jak jest, to jest ładnie chyba. To jest właśnie mój nowy dżingiel. Będzie. Którego usłyszycie już we vlogu. Niespodzianka. Nagrywanie. Fragmencik. Wy go usłyszycie już w całości. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Do widzów? A, przekieruj na ekran. Tam jest logo i... O, jest trzecie ucho art. Co ja mogę więcej powiedzieć? Tymczasem ja już idę. Na słuchaweczkach jeszcze sobie to przesłucham też, wiesz, dwa razy. Musi być, wiesz... Tak, poznajcie melodyjkę. Musi być świąteczny, musi być melodyjka. Ciepełko. Jaka to melodia. Jaka to melodia. Widzicie, pełne ręce roboty, no i ostatnio robimy z różnymi artystami, których być może już usłyszycie dla szerszej publiczności. Także zachęcam Was, żebyście zasubskrybowali też Naturawikę oraz utwory, które nagrywa Trzecie Ucho Art. I pewnie też na Nowy Rok zrobimy jakąś kolejną melodyjkę, żeby już na regularne vlogi. Tymczasem chcę Wam też zapowiedzieć wyzwanie. Kochani, wyzwanie moje na ten vlogmas to jest takie, że chcę codziennie nagrywać stylówkę, w której jestem, bo postanowiłam, że będę nosić wszystko, co mam. Wiecie co, czasem jest tak, że się zapomina o tych ubraniach, które się rzadziej nosi, albo gdzieś tam coś jest upchnięte i najłatwiej jest nam włożyć coś, co a wiem, że to się sprawdza i zawsze się sprawdzało. I w ten sposób nosimy trzy rzeczy na krzyż. A ja postanowiłam, że skoro mam te rzeczy, to będę je nosić wszystkie i żeby było też ciekawiej w życiu. No i tak właśnie robię. No i zobaczcie, kiedy nagrywałam vlogmas, to widzieliście moją stylówę, bo to była ta stylówa z leginsami szarymi i gwiazdki. Natomiast wczoraj miałam na sobie taki zestawik, który Wam tu pokażę na zdjęciu, bo już nie będę się w niego przebierać. Szara spódniczka, sweter szary z takimi kolorowymi pomponikami i takie mocne buty do tego. Do tego moją szarą narzutkę i szal. I to była bardzo fajna stylowa, wygodna, bardzo ciepła. A dzisiaj jestem tak i właśnie tak idę za chwilę do teatru na spektakl, w którym gramy w Teatrze do Kamelot. No oczywiście to nie jest moja stylówka teatralna, tylko tak będę ubrana, bo jest weekend i mogę sobie pozwolić na krótsze spodenki i ten sweterek, który ostatnio widzieliście od Dolce & Gabbana, mój sweter od Ralpha Laurena, taki cieniutki, zwełny podspód. No i właśnie te spodenki, sztyblety, na to włożę takie bordowe, sztuczne futerko i jestem gotowa do wyjścia. Pokażę Wam w kolejnych vlogmasach, co każdego dnia noszę. To będą takie krótkie przebitki. Kochani, no i teraz zapraszam Was już serdecznie na moje DIY. Co można zrobić ekologicznego, jak wykorzystać materiał, żeby nie kupować nowych rzeczy, a zrobić coś pięknego. No i pierwsza rzecz, dostałam od przyjaciółki, od mamy mojej przyjaciółki Joasi, dostałam taki materiał polarowy, brązowy i na pewno użyjemy go do wielu rzeczy w szkole, do DIY właśnie, do różnych prac plastycznych. Natomiast postanowiłam jej podziękować i zrobiłam jej taką rękawicę kuchenną, mam nadzieję, że się Wam podoba. Właśnie to jest polar, zwyczajnie wykrojony w formie rękawicy, zszyty, przewrócony na drugą stronę i poozdabiałam go takimi, takimi, wiecie, plastycznymi, kreatywnymi rzeczami w formie takiego ludzika z piernika. Bardzo śmiesznie to wygląda, nie tyle to jest faktycznie jakieś takie żaroodporne, bo owszem, to trochę chroni tutaj pokrywkę, możemy sobie tym zdjąć czy chwycić coś ciepłego, ale wiecie, no takie, to nie jest takie mega bardzo, bardzo żaroodporne, więc to jest taka na co dzień do używania. I będzie też ozdabiała kuchnię, więc mam nadzieję, że się spodoba mamie Asi właśnie. Może sobie tak w czasie świąt ozdabiać też kuchnię po prostu i wygląda fajnie i śmiesznie. Możecie coś takiego zrobić naprawdę, to trwało 10 minut. Zszycie rękawiczki, nawet ręcznie ją zszywałam, bo nie chciało mi się wyciągać maszyny. To był moment, dosłownie
to trwało z 7 minut może, bo to takim większym ściegiem robiłam. Można tak w przypadku Polara zrobić, bo on jest gruby. No i to potem poprzyklejałam klejem na gorąco, więc też bardzo szybko to się stało i tadam! Jak macie odpady z materiałów, jakieś Polary, stary szalik polarowy, możecie sobie coś takiego zrobić i macie fajną ozdobę na święta. Druga rzecz to obiecane skrzaty. No i tutaj mam skrzacika, zobaczcie. I kochani, robiłam takie skrzaty też w szkole, więc to naprawdę nie jest trudne. Dzieci ze mną to robiły. Oczywiście mniejsze dzieci to mogą wsypywać ryż, wybierać dodatki, a klejem na gorąco to raczej się dopiero starsze mogą bawić. Natomiast wy z łatwością to zrobicie. Zobaczcie tutaj skrzata, którego jeszcze wcześniej zrobiłam, przebitkę. I skrzaty, które robiłam z klasą piątą. Serdecznie pozdrawiam klasę piątą, moich widzów też. Kochani, cześć! No, ra. Nie wiem, czy to tak miało zabrzmieć, ale próbowałam, w każdym razie próbowałam. Bardzo serdecznie Was też pozdrawiam. No i zobaczcie te skrzaty, które z nimi razem zrobiliśmy. Są też bardzo fajne, bo sami sobie wybierali skarpetki, dodatki. No i ja tylko to kleiłam potem razem do kupy klejem na gorąco, mówiąc już tak brzydko. No i teraz ten mój przepiękny skrzacik, zobaczcie. Z brodą z prawdziwego futra, bo miałam takie skrawki po prostu w domu, zostały mi kiedyś. No i zobaczcie, jak go robię. Teraz popatrzcie na tą relację. Przy okazji zobaczycie w tle, usłyszycie nowy utwór właśnie nagrany dzisiaj przez Wiktora. I co będzie potrzebne? Czapeczka. Wykroiłam ją z takiego pięknego, kratkowanego materiału. Przy okazji paseczek sobie wykroiłam. No i będziemy potrzebować skarpetek, materiałów na czapki, to zależy jaki Wam się podoba, czy kontrastowy, czy jasny, jakichś pomponików, klej na gorąco oczywiście, ryż, kasza, coś do wypełnienia i sznurek oraz jakiś inny wypełniacz. Tutaj mam jeszcze skarpetkę oraz watę. No i kochani, bierzemy sobie skarpeteczkę, ja ją ucinam tak zapiętą, to jest skarpetka dla dorosłych, przy skarpetkach dla dzieci będziecie potrzebować całą skarpetkę. Wkładamy ryż, no i to ma być tylko na dnie, ale trochę trzeba tego tam wsypać. Później wypełniamy skarpetkę jeszcze innym wypełnieniem, czyli watą, jakimś wypełnieniem do poduszek, może to być druga skarpetka, jeśli jest jasna. No i to lepsze są tutaj grubsze skarpetki, takie czy frotte, czy jakieś takie z grubych materiałów, takie zimowe, bo nie będą przezroczyste, nie będziemy widzieć, co jest w środku. Może być jasna, może być ciemna, zależnie od tego, co się Wam podoba. Ja tu zwiążę tą skarpetkę, jak widzicie. To jest troszkę przyspieszone, bo bardzo długo to trwa. Oczywiście relatywnie długo, około 20 minut, ale wiecie, nie mamy tyle czasu tutaj. Przycinam teraz takie futerko na brodę dla skrzata. No i będę przyklejać sobie tą brodę klejem na gorąco. Widzicie, przyklejam ją tak od górnej części skarpetki, także ona prawie pokrywa całą tą skarpetkę wypełnioną, prawie że od góry, troszkę u góry jest tylko miejsca. No i sobie jeszcze przykleiłam ten pasek, bo sobie tak wymyśliłam, że będzie miał ten skrzacik, taki pasek z tego materiału w kratkę. No i teraz czapeczka. Mam czapeczkę tutaj fajną, w kratkę wyciętą, taki trójkąt. Sklejam sobie ją klejem na gorąco, no i za chwilę będę, jeszcze tutaj widzicie, miejscami niedoklejone, trzeba poprawić, dociąć jakieś niedoskonałości i będziemy ją za chwileczkę wywracać na lewą, na prawą stronę, bo to jest lewa strona. I teraz po wywróceniu tej czapki trzeba ją troszeczkę czymś wypełnić albo wsadzić do niej taki wyciorek, taki drucik, który będzie ją formował, ale ja tam wsadziłam po prostu trochę waty do tej czapki. Tutaj ją formuję, widzicie? Będzie miała taki szpiczasty kształt. I nakładamy ją na skrzata. Dopiero po nałożeniu tej czapeczki będziemy ją przyklejać do tego skrzata. Wokoło, pod spodem tej czapki dajemy klej na gorąco. Możecie użyć innego kleju, który nie klei na gorąco, tylko będziecie wtedy, będzie to trwało dłużej, bo będziecie musieli czekać, aż wszystko będzie po kolei sobie schło. No natomiast taki klej jest natychmiastowy, więc to szybko idzie. No i widzicie, mamy już czapeczkę założoną, jej nie trzeba obrabiać. To jest gruby materiał wełniany z takiej starej spódniczki szkockiej. I teraz mam skarpetkę pończochową albo starą pończoszkę. Wkładam do środka taką kulkę z waty.
Podwójnie złożyłam tą skarpetkę, żeby nie prześwitywała za bardzo, ale jest kolor taki cielisty. Robię z niej taką kulkę, zakręcam ją i zawiązuję. No i ta skarpetka, ta kulka skarpetkowa, pończochowa, będzie nosem naszego krasnalka. Trzeba dobrze związać, żeby się to nie rozwaliło. Można użyć gumki, ale gumka może sparcieć i potem pęknąć, więc ja tutaj wolałam to związać sznurkiem bawełnianym. Obcinam nadmiar, ale zostawiam troszkę tam tej góry związanej skarpetki, bo ona będzie nam trzymać ten nosek w środku, jak go wkleimy. No i teraz odchylamy sobie trochę czapkę i między czapką a brodą z samego brzegu wklejamy naszego noska, wklejamy nasz nosek. Trzeba tam trochę tak dać kleju, ale uważać, żeby nie pobrudzić czapki z zewnątrz. No i już jest nosek, on troszkę wystaje zza czapki. Ma taką lekko za dużą czapkę na oczach ten krasnal. No i teraz z pozostałości tej skarpetki, z tego ściągacza jakby, robię takie ruloniki, które sklejam klejem na gorąco również i to będą ręce krasnala. One będą w tym samym kolorze co sweterek, a sweterek był w tym przypadku biały. Wybrałam białą skarpetkę, żeby kontrastowa czapka ładnie tutaj do tego wyglądała. Można zrobić odwrotnie, ciemniejszy czy szary skrzacik i jasną czapkę też będzie świetnie wyglądać w takich nowoczesnych wnętrzach, ale ja chciałam takie typowo świąteczne te skrzaty. No i przyklejamy, uciąłam to, jak widzieliście, trochę na ukos tą rączkę, żeby ona tym ukosem była w dół jakby do skrzata przyklejona. No i jak widzicie, przyklejam tak odrobinkę pod brzegiem tej czapeczki. O, i teraz już będą dwie ręce, tu przyspieszone tempo i przyklejam takie pomponiki, które będą stanowić rękawiczki z krzata. Wybrałam czerwone, no bo tutaj kontrastowo, żeby to było fajnie, żeby było widać to, lepiej wyglądają te czerwone, kochani. No i to się bardzo łatwo przykleja właśnie do tych czubków, tych zwiniętych ściągaczy. No i w zasadzie skracik byłby gotowy, jeszcze go trochę ozdobimy. Ja tutaj postanowiłam dodać na górze pomponik biały, właśnie żeby też kontrastował. I jeszcze będę dodawać tam, trochę muszę go obrać, jak widzicie, bo ma pełno różnych śmieci na sobie. I jeszcze dodam do niego taki dzwoneczek koło tego pomponika u góry. No i wygląda całkiem fajnie. Czerwony dzwoneczek na białym tle. I tyle. Kochani, mam nadzieję, że podobała Wam się ta relacja i że spróbujecie zrobić takie DIY, bo naprawdę robienie tych skrzatów to jest mega, mega frajda. Polecam Wam serdecznie. Jeśli tylko macie klej na gorąco albo jakiś inny dobry klej, to szybko sobie to zrobicie. Fajne, ładnie wygląda jak ze sklepu albo i lepiej, bo możecie użyć materiałów, które Wam się podobają. No i jest satysfakcja, że zrobiliśmy to sami. Można komuś zrobić też w prezencie, na przykład jakiemuś dziecku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was już na następny vlog, ma za jakieś 2 dni. Cześć, do zobaczenia. Salam.